Siemaneczko, tym Pepe, Games, witam was w moim gospodarstwie, gdzie będziemy sobie rozgrywać nowice nowym nabytkiem. Tak, spontanicznie nowy nabytek, bo miał to być ten nabytek dopiero gdzieś w maju. Sprawiła się okazja, taka byczka, Lino Agro, byczka. 13 tysięcy litrów, 4000 większe od mojej proszmitki, która już poszła na wymianę tego sprzętu, można powiedzieć. I powiem tak szczerze, wyszło mi ta byczka 81 tysięcy. Za proszmita dostałem 36 bodajże. Więc szczerze, moim zdaniem, dobra cena. Beczka nowsza, wydajniejsza, prawdopodobnie, mam nadzieję, na sprawdzałości było zajebiście, bo to jest oczywiście od handlarza. Jakoś z tymi handlarzami troszeczkę chyba mam wrażenie lepiej żyje niż z rolnikami na swoich okolicach, na bomba zajebiście szkoła wydajna. No wiadomo, teraz już będzie na klasie sobie latać w tym, bo jednak case może by jeszcze pociągnął, nie ukrywam, fajnie pasował, no ale jeszcze naska beczka. Case'a by nie było 105 koni, po co go mam męczyć, mogę sobie po prostu wziąć plasa, tak? A dzisiaj my lecimy ogólnie oganiać temat związany z munkami, czyli lecimy na nowe gospodarstwo, prawdopodobnie, tutaj sobie tutaj jeszcze też rozlejemy przy okazji, tutaj na ten mały kawałeczek, więc tutaj sobie tak ogarniemy. To ogólnie można rozlewać nowice na łąki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie rozlewałem tą beczką. Jestem ciekaw, gdzie było w sumie okazji, tak? Nie udało mi się łączyć coś. Walek mnie ten guzik się nie wcisnął na klasie. A dobra. Leci, jest git. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. Trochę się martwiłem, że troszeczkę to jest kombinowane prawdopodobnie, nie wiem. To jest fabryczna beczka, niby fabryczna pisało. Ale wiadomo. Pisarz to też pisze na moich grach, to się mówi. Drzewo, ten kup, ale tam trzymam drzewo, nie? Jak to się mówi. Więc mówię, wszystko może pisać. Ważniejsze, że odlewa. Mówię 14 tysięcy, to jest 4 tysiące więcej na tych połaciach moich teraz, aktualnych. No to trochę będzie różnica. Tamta była, pośmietka była dłuższa, a niższa. To jest z kolei taka beczka wyższa i właśnie krótsza, więc troszeczkę tak się tak ma zwrócenie, że beczka jest troszeczkę przy mała, ale mi się zdaje, że będzie sam raz. To beczka 8 km na godzinę, takie rozlewanie, myślę, że powinno być dobrze, chociaż powinien teoretycznie jeździć. No zdaje mi się z 2 na godzinę. 3, tak solidnie to rozdać, ale że jeszcze będą tu nawozy dawane, bo to jest dopiero tak powiedzmy początek wiadomo wiosny, ten marzec jest tam gdzieś 18 marca, więc dopiero tak można powiedzieć początek tego wszystkiego. Jeszcze w późniejszym czasie dostanie tutaj te nasze łąki dostaną jeszcze nawozów, więc to powinno być elegancko. Powinno mi się to ładnie wszystko ogarnąć, ten temat. Te nasze trawy. Czekaj, dobra. Już zapomniałem, że troszeczkę problem z tym chodzikiem. Ktoś mi się przycina, czy może inaczej tutaj to kombinować. No, a szerokość nie jest powalająca, to jest 10 metrów. Nie ma jakiegoś tutaj większego, szerszego zlewania. Ale na moje potrzeby to takie są 4000 litrów więcej, to ten metraż to i tak już mi nie będzie aż tak przeszkadzał. Jak tam jeździliśmy, na drugie gospodarstwo, to tam w ogóle trzeba mieć naprawdę solidną beczkę. I żeby tam po prostu jakoś to dobrze nawieść. Ogólnie zobaczymy, bo tutaj jest ta łąka, czy mi się uda tam nawieść na tą dużą łąkę, jeszcze tego nie wiem. Na razie zobaczymy. Tak, to potrzebi. Wszystko. Bo na koniec tylko 106 tysięcy, więc to tak szału nie ma ogólnie pieniędzmi, bo jeszcze to nie są ostatnie nabytki, bo już mam zaklepany rozrzutnik,
No bo oczywiście ten ciemnik nas tym paszowozem, tak? Myślę, że gdzieś tam za podobno 2-3 godzinki mają go przywieźć w końcu. Ten mój nowy nabytek, czyli na 12:01 po południu, powinien już tutaj być ten nowy nabytek, te nowe nabyteczki, przepraszam, powinny być na gospodarstwie typowo nowe maszynki. A tak sobie dzisiaj tym biłem, że wszystko fajnie. Ale teraz no będę potrzebował jeszcze jakiegoś kunia odnośnie do właśnie do beczki i do rzutnika. No bo beczka jeszcze czternastka, a rzutnik na razie czternastkę. Czternastotonowy, więc przeskok jest troszeczkę, koniecznie taki troszeczkę, bo też jest 4,5 tony ładowności większy, tylko że na jednej osi, więc to też będzie, no trochę się boję na tego. Ale Rudolfka, rzutnik, to ma być Rafal, bo mają Rudolfka. Rafal idzie do znajomego. Znajomy daje mi za niego 36 tysięcy, więc zajebiście. Rzutnik trochę będzie mniej kosztował niż ta beczka, ale też dokładka będzie około 25 tysięcy tylko do rzutnika. Bo już mogę powiedzieć, że cena jest taka około 70 tysięcy, 60, taka coś będzie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, taka trochę będzie zabawa z tym wszystkim, no ale to zobaczycie. A na początku to wiem, że co będzie na pewno do roboty, no to będzie, że tak to powiem, jak to powiedzieć, no, kuźwa, słów mi zbakło, będzie ciekawie. Pod tym względem. Więc no, aby się cieszyć pod tym względem, aby ta robota poszła jak najwięcej, jak najlepiej i pieniążki poszły z konta. Jeszcze dwie osoby kiedy to weźmie, bo w tym roku jakoś chcę iść troszeczkę w maszyny. Popatrzcie, w sumie tak mi praktycznie wychodzi, można powiedzieć. Poza ciągnikami, no bo ciągniki tam praktycznie można powiedzieć wymieniam cały czas. Ale tak typowo maszyny, no to tak nie idą, tak? Pod tym względem wymiankę mocno. No tylko jedynie co, to kupiłem korpus do Puga piątki i to wszystko. Czekajcie, czy ja może dorobię, bo w sumie ja to powinien tutaj zaraz poznać tutaj Gnojowicą tak samo. Tam Gnojowicą, chociaż to jest łatwo po prostu widzenia. O, no ważne, nie mówię tego. Jak to? Z tym nawidzeniem. Więc to będzie ciekawe. Teraz będę mógł sobie trochę wyglądać tutaj. To wszystko. Zajmijmy jak ten, że patrzę jak tam wygląda. Jakoś miałe wygląda, nie jest tak źle. Dobra, tak sobie zrobię. Mam nadzieję, że jakoś to przechminie dobrze. Bo on tego trochę jest, bo tutaj zdawania trochę jest. Tym moim padole, jak tak to powiem. Ale tak tu, tutaj po tu kolejne trzeba przygotować, więc powoli będzie można przygotowywać, ale tutaj będę chyba sobie dosiewał łąkę. Nie wiem. Albo zostawię sobie to na słonecznik. Słonecznik, o. Kawałeczek będę słonecznika jeszcze będę miał. Powinno być git. Wtedy. Pod tym względem, no nie wiem. Tak sobie kminię, bo tutaj na pewno chcę to zniwelować. Jeśli mi się uda to jeszcze właśnie pięknie to zbiorę tą tutaj tą łąkę. Zetnę. I zasieję sobie tutaj pedę po całości. Więc w końcu to moja newralgiczna łąka, która od XXX sezonów lat, chyba nie sezonów, lat już tutaj jest w takim stanie nieruszonym, tak to powiem. W końcu będzie dostanie nowe życie tutaj, bo będzie w końcu zniwelowana, będzie to ładnie pociągnięte pod jeden kąt. Oczywiście będzie obsługa maszyn, oczywiście, no, musi tam i zajebać te 3,5 tysiąca, a to mi, a no, wspomniałem, że mi jakieś się naprawia maszyny. Po części pewnie pojechał mi pewnie blika puścił. Blika i puścił, żebym mu płacił. Dokładnie. O mnie tam kurwa zawzięty dzisiaj. Nie, kurwa, Andrzej. Ja zawzięty na tę robotę. Jednak chcę to skończyć, to maszyny wszystkie moje. No bo tak. Ten rzutnik właśnie przygotowuje nas, jeszcze go naprawia. No, maszynowo trochę, czy z tymi częściami, to może ja tyle nie wyjdę na czysto. Ale czot tam. Ważne, żeby móc sobie już komfortowo to ogarniać. Myślę, że następny odcinek to już będzie z tych nowych nabytków, typowo nowych nabytków. Bo to już naprawdę
Mamy 2-3 godzinki i te maszynki powinny być w sumie na placu w końcu, więc będzie przepinka z beczki do siewnika i będzie można sobie już poproszę Państwa tutaj ogarniać temat związany z siewami w końcu pszenicy. Jeszcze trzeba, powiem szczerze, wiosna jest pyta długa w tym roku. No bo tak, orka pod pszenicę, teraz później się pszenicy, teraz będzie tutaj uprawka pod kukurydzę, tam pod słonecznik. Tutaj też się w sumie zastanawiam tego na knyfla, którego to jest, knyfla, kurwa, na śniadku jestem, no ten kawałek tam właśnie wystaje, to sobie słonecznikiem nie zastrzelić, nie wiem, taki jakiś mam, dziurko mnie lata, czy mocno. I tutaj jak sobie słonecznie zrobić, nie wiem, takie mam skminy, dlaczego jeszcze tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze dokładnie składałem pod tym względem, więc jeszcze mam chwilę czasu, no na tej beczce o trochę tu na wiedzę, nie ma co się oszukiwać, mimo wszystko, no my to 4000 litrów to już tą swoją robotę robi, jednak warto było to zakupić, taką beczuszkę. I moje 4000, dużo, niedużo, a już różnicę w płatach robi. Ja sobie to cofnę, bo w razie czego ja sobie to będę chciał inaczej ogarnąć temat. Więc podkreślę, czy jest jeszcze sens mi teraz, raczej jeszcze sens teraz już robić. Chyba jeszcze może poczekam. No bo jednak to też musi być dobrze ogarnięte, by nie było, tak? To wiecie, jeszcze próbuję. Będę próbował jeszcze ten jeden pokłos sobie tu zebrać. Wyłączę. To zawsze jakaś teczka siana jeszcze będzie dobra, co nie? Tego też nie wiem, czy w sumie będę dawał tutaj sobie jeszcze nawozy. Tylko już te dniowice nie dam i to nie to będzie. Bo to moje i tak będzie niwelowane pod właśnie wspomniane kukurydze. Chyba lecimy, następna beczka będzie musiała być napełniana. Lecimy sobie za gospodarstwo te nowe. Nie wiem, czy tego węża nie wiem, czy tam... Szkoda, że jak się napełnia tę beczkę farmingu, nie ma tego, że jak faktycznie się napełnia, to ten wąż spaduje, tak? Znaczy ściągać tego węża i jest git. No ale teraz w końcu mam problem rozwiązany na mnie, że mogę sobie komfortowo nacisnąć i się beczka ładnie napełnia. Dobra, powolutku. A przejechaliśmy to już pędzel i można sobie grzać sobie tam na tego gospodarstwa w końcu. A ja też na poprony muszę rozsiedlić, wiesz, państwo. Mam tyle tego wszystkiego do kupy w głowie, tyle roboty, że nie chcę wam w ręce włożyć, gdzie mam jechać, zlewać gnojowice, nie dawać obłodniki, dawać to wszystko normalnie. Jestem w takim, mam meksyk w głowie. O tak, teraz muszę dawać poprzednicę, muszę dawać pod owiec, uprawki robić. Na łąki muszę dawać gnojowice, pod owiec się ładnie dać. Tutaj muszę jeszcze nawozy dosypać, gdzieś na zboża, drugą dawkę dać. I cały czas coś tam dawać, jeszcze później dać jeszcze gnojowice na poprawkę. I jeszcze to do czego dojdzie, kurwa skutkować, przepraszam, jeszcze z odżywkami. Więc to jest w ogóle Meksyk jak skurczysyn. Zagadka taka, że szok. Więc no, jakby nie było, mam Meksyk jak ciul w głowie, ale o to chodzi, stoki mam porobione, jak widzicie, tutaj na tym gospodarstwie, z tego względu, że tak nie lagowało, chociaż ale powiem wam szczerze, coś się teraz podwaliło, nie wiem, czy aktualizacja coś to zrobiła, czy jak, bo teraz żyto na kiszonkę, jak chcę zasiąść, to tak laguje. Nie wiem, czy w ogóle w tym roku będzie płynna akcja kukurydza, jak na żyta właśnie, bo nie wiem, czy w ogóle to będzie w ogóle zmienne. Dobra, ja sobie teraz mogę GPS-a załączyć, bo tu jest takie fajne kawałki, więc szkoda by tutaj nie używać tego GPS-a, lepiej dokładnie to zrobić, to wszystko i ładniej to rozlać. No jest. Chyba głupotą ktoś może powiedzieć, płynna, tam jedziesz, tam płynna bierzesz i rozlewasz gnojowice z tamtego i oboje, a tu pewnie masz i ten. No mam, ale nie na tyle, żebym mógł sobie tutaj jeszcze to porozlewać. A po drugie, tutaj też się przyda, bo
Być może w niedługiej przyszłości to będzie wszystko wykupione, bynajmniej po drugiej stronie. Chodzi mi o te trzy pola tam sąsiadujące. Tak myślę. Jeśli to wypali, no to będę zadowolony. I wtedy tej gnojowicy na pewno będzie szło. I obornika wtedy będzie szło na pewno więcej na tym gospodarstwie, jakby nie było. No, to jest kwestia tego, żeby po prostu się jeszcze... Słuchajcie, musi być teściwy materiał, żeby w tej oborze musi być teściwy materiał, żeby to po prostu wywozić. I że ilość, nie tam, nie wiem, 20-30 tysięcy litrów, bo niby taką mam beczkę, żebym teraz sobie tak bawił się. Tam trochę jest manualnie, bo co mnie chcesz tam sobie postawił case'a z tyłu, a pewnie sobie jako przywoził do kur, właśnie. Więc zobaczymy, co tam on sobie pewnie tam będzie robił. Później się czasie, jak nie zapomnę. Aż może do niego później zadzwonię. Nie wiem. Może nie będzie chciał, żebym go nagrywać, więc może go nie będę ze sobą. Nie, dobra. Zrobimy tak. Mamy GPS-a. Nie głupimy, tak to powiem. Mniej więcej sobie tu zajedziemy do tyłu. Co drugi przejazd sobie będziemy robić. Mamy poza czego GPS-a. O, teraz mam oszkę skrętną. Co tego nie zwróciłem uwagi za pierwszym zakupem po prostu. Nie wiem. Wiecie, no mi się spodobała beczka. Pompa w miarę wydajna. Było to mi chodziło. Więc o to mi najważniejsze chodziło. Tak, pojemność i pompa wydajna i to wszystko, żeby po prostu nie 100 godzinek na nie ciągnął tej gnojowicy jak głupi. A więc tutaj widzę, że jeszcze ta skrętna oś jest, więc tutaj naprawdę jest na plus, na 80 tysięcy. No, może też opytać, za drogo będzie, ale słuchajcie, to nie jest jakaś męczona beczka, beczka życiem, niż mam dać 100 tysięcy nowszą i coś, nie wiem, nawet nie wiem jak to sformułować. Po prostu dałem tyle i albo będzie za drogo, albo będzie dobrze. O, tak to mogę powiedzieć. A może być za tanio jeszcze na trzeciej opcji. Ale tutaj mi się nie zdaje, że dopłaty 50 tysięcy z hakiem to nie jest tak źle. Nawet nie z 50, co ja kurwa wyrażam. 40 coś z hakiem wyszło, no bo 81, 80 tysięcy, no 87 tysięcy wyszło mnie, a 30 tysięcy wystaliśmy za tego, no to płaciłem 45 tysięcy, to tam nie są duże pieniądze, chyba coś takiego. Wiadomo, tam jakieś pierdoły kupiło się i tak dalej. Mieszał to. Jest maszyna, stoi, robi, jest zajebiście. Więc mnie to bardzo cieszy. Powódko ten rozwój widzimy, chociaż widzę, że tutaj muszę na przyszłość pamiętać, żeby zdejmować balast, bo widzę, że trochę tego za mocno tutaj już miota pod tym względem. Więc tutaj się trzeba jakoś tutaj ogarnąć. Tutaj już oczywiście international przeprowadzony. Już termę kakaby dostały wcześniej. I powiem szczerze, no zobaczymy, czy ten termę, że będzie trochę lepiej. No, mam wrażenie, że będzie. Jak wyjdzie, zobaczymy. Jak to się mówi. Ja chyba napić mu. Chyba mnie gada tu. No trochę tego obecnej gnojowicy jeszcze leci. No i dobrze. Czyli pan panie beczki. Ale pana stówę kosztowała. Ale mówię, dobra, na razie później to do czego, może później coś takiego właśnie się jeszcze znajdzie na gospodarstwie. Nie mówię, to jeszcze nie będzie pierwsza, ostatnia beczka. To jest dopiero trzecia beczka na 200 odcinków. Ponad 200. 230... Już jeszcze jest to odcinku bodajże. Nie patrzcie się na dystans. Miałem trochę zmniejszyć buffer, mają to wszystko, no, żeby powiedzieć, że kop tych 50 FPS-ów trzymać. Bo coś się zjebało, krótko mówiąc, i musiałem coś pokombinować, tak? Więc z tymi FPS-ami jakoś fajnie to wyglądało dla mnie komfortowo i dla was oglądających też było miałem fajnie. Może już nie jest tak estetycznie, jak to powinno być, bo jakoś nie mam tego przedstawić, tak jak powinno być w miarę, ale myślę, że nie tylko wygląd jest potrzebny, ważne, żeby też miałem to jakąkolwiek wprowadzić na ten odcinek. Tak, 2K to tak nieźle to się nagrywa, ale tam chyba średnio wysokich ustawieniach teraz jest i też jakoś tam ciągnie. Teraz bym chciał sobie zobaczyć, ile rzeczy procesora jest.
graficznego jest 74%, 85%. Zużycie procesora, zużycie procesora graficznego 88-83 przy nagrywaniu. No, ale to nie jest źle. To nie jest źle. Mam nadzieję, że tylko 25 pociągnie teraz. Bo już ogólnie oglądałem sobie 25. No i to tylko czekać na premierkę, tak? 25. Zobaczymy. Jak to będzie? Podobno ludzie gadają, że będzie zjebana aktualizacja. No. Się mówi. Graficznie wymagające, czy trzeba zajebisty sprzęt mieć, żeby to po prostu ociągnąć. Zobaczymy. Jestem ciekaw tego wszystkiego. Może na niskim będzie można porozmawiać. Dobra, zmieniając temat. Jeszcze na całym Tomasz. Jeszcze mamy w tym momencie do ogarnięcia. Poza beczką, rzutnikiem, który jest pewny, maszynami, paszowozem i siernikiem, który już jest, nie powiedzieć, w trakcie ten z ładunku może nawet, to musimy tak jeszcze ogarnąć. Cztery maszyny, można powiedzieć w pewnym sensie. Czyli tak, przetrząsarkę, zgrabiarkę, ogarnąć sobie jeszcze musimy przetrząsarkę, zgrabiarkę i oczywiście kosiarki. To są jeszcze maszyny, które muszę w tym sezonie wymienić. I myślę, że to znajdę. Daj Boże, jak to się mówi, żeby to się udało. Fajnie było, żeby po prostu to już ogarnąć. Jeśli się nie uda, trudno, nie będę płakał, ale chociaż to przetrząsarkę będę chciał kupić jakąś 6-gwiazdową, 8-gwiazdową nawet. No bo jednak nie oszukujmy się, przetrząsarka wraz z gabiaką musi być pierwszym priorytetem, bo kosiaki jeszcze na ten moment, gdyby nawet to jeszcze ja na upartego pociągnę, ale już nic nie chciałbym. Chciałbym sobie komplet wymienić, zielonkarski, no bo wiadomo, poza pasą, bo pasa kupowana była na jesień, nie zeszłego, tylko jeszcze poprzedniejszego sezonu, więc no jeszcze jest dobrze, więc pasa jeszcze będzie sobie stała, jeszcze będzie używana długo, długo, długo. Chociaż rzęsaka i zgabiaka jest za mała, to są, to mówię, tak, maszyny są za małe, kosiaki również, na opatrzenie jeszcze bym sprzedał sezon przytrzymałej, ale tak myślę, że będę oscylował ze wstawieniem swoich maszyn, zgrabiaki i tak dalej, i tak dalej. W granicach 45 tysięcy, ja zadanie same kosiaki dawałem chyba 48, więc 45 tysięcy za same, myślę, że teraz inne kosiaki sobie stawię na razie. No 4 tych myślę, że zejdę. Znaczy zejdę. Będą się i tak zatargować, no pewnie w piątkę będzie trzeba opuścić koło piątki. No ja z samej kosiaki podejrzewam, że będę musiał wyłożyć około 70, co już jest ten. Zgrabiaka jeszcze jako tako. No bo tam około 8-9 tysięcy powinien się przytulić za właśnie przetrząsarkę, znaczy zgrabiakę, przepraszam. Powinien się przytulić, więc jeszcze tak nie było, nie będzie tak źle, ale z przetrząsarką już chyba tak, że robo nie będzie, bo myślę, że około 2000 i to będzie finito. A patrząc na to, że potrzebuje duży sprzęt, no to ogólnie po 150-160 tysięcy trzeba jeszcze kołać gotóweczki. Więc będzie grubo. No ba, ja nie przedłużam. Dzisiejszy musik byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek który jest podobał, to dajcie łapkę w górę, komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.